Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, za sprawą wojny na Ukrainie nasze oczy kierują się również w kierunku Moskwy. Co się dzieje na Kremlu? Jaka będzie przyszłość rządów Władimira Putina w Rosji? To pytania, które nieustannie nam towarzyszą. Również w naszym programie stawiamy pytanie, czy wojna zakończy rządy Putina? To jest nasze pytanie w tej trzeciej finałowej odsłonie. A razem z Państwem, razem ze mną jest pan profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, były ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Widzimy się, słyszymy doskonale. Panie profesorze, no cały świat obserwuje teraz Władimira Putina i pewnie wiele głów zastanawia się, co takiego dzieje się w umyśle tego człowieka, co planuje Putin, co chce zrobić i wreszcie co zrobi jego otoczenie. Czy możemy stawiać takie pytanie, czy to już jest koniec Władimira Putina na Kremlu? Czego należy oczekiwać? No nie wiem, czy cały świat rzeczywiście jest pochłonięty troską o przyszłość Władimira Putina. Wydaje mi się, że mamy znacznie poważniejszy problem, to znaczy zbudowanie naszego świata bardziej bezpiecznego, a przede wszystkim bezpiecznego od agresji rosyjskiej, niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość Władimira Putina. Rzeczywiście propaganda kremlowska stara się ten problem stawiać w centrum uwagi międzynarodowej. Wyraźnie od kilku dni trwa, inicjowana chyba, zakładam, przez Moskwę kampania w mediach światowych pod ogólnym hasłem nie poniżać Rosji. Znaczy dać Rosji jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji, w której się ona znalazła. To prezydent Macron nazwał francuską elegancją pomóc Putinowi zachować twarz. To sformułowanie nie poniżać Rosji użył bodajże Jeffrey Sachs, który niedawno mówił i pisał właśnie o tym, że nie należy doprowadzać do skrajności. I oczywiście za uratowanie twarzy Putinowi powinna zapłacić Ukraina częścią swojego terytorium, no i oczywiście częścią ludności, która byłaby wydana na łup rosyjskich okupantów. Wydaje mi się, że jest to mało realne, ale to jest chyba główny problem. Ten problem, o którym pan mówi, jest pochodną wojny i niepowodzeń rosyjskich na Ukrainie. Rzeczywiście dochodzą sygnały, że odzywają się, zwłaszcza wśród ludzi w Rosji, wśród ludzi znających szczegóły, a więc oficerów sztabu, oficerów służb specjalnych, którzy wiedzą, jak przebiega kampania wojenna, głosy niezadowolenia, że wszystko przebiega nie tak, jak miało być. Ale to na razie prowadzi do podziału na, umownie rzecz biorąc, dwa skrzydła. Tych, którzy uważają, że, nazwijmy ich umownie jastrzębiami, którzy uważają, że należy wzmóc wysiłek wojenny, jeszcze bardziej bombardować, nie przejmować się kwestiami humanitarnymi, niszczyć i zabijać coraz więcej ludzi. To jest z jednej strony, a z drugiej strony możemy ich nazwać realistami, którzy twierdzą, że w obecnej sytuacji Rosja tej wojny wygrać nie może i potrzebne jest zawieszenie broni. Potrzebna jest przerwa, żeby przeprowadzić mobilizację, zebrać siły, uzupełnić straty w sprzęcie wojskowym. Ale to jeszcze nie prowadzi, ten podział umowny nie prowadzi do podważenia pozycji Władimira Putina. Wydaje mi się, że w chwili obecnej oba skrzydła swoje postulaty adresują do niego i uznają go nadal za szefa odpowiedzialnego za podjęcie decyzji.
Panie profesorze, jak zatem należy traktować te doniesienia, które do nas docierają o rzekomym wskazaniu następcy Władimira Putina? Padło między innymi nazwisko Mikołaja Patruszewa. Czy są to wiarygodne doniesienia? Czy rzeczywiście na Kremlu może dochodzić do takich spekulacji dotyczących tego, że w krytycznym momencie ktoś tego Putina może zastąpić? No w krytycznym momencie może ktoś jego zastąpić, tylko czy nastąpił już krytyczny moment i według jakich kryteriów ten określić krytyczność danego momentu. Te, no nie wiem, informacje czy sugestie o Patruszewie podał, został umieszczony na kanale Telegramu. Pod, no anonimowym rzecz jasna, prowadzonym pod nazwą generał służby wywiadu. Rzekomo jest to oficer wywiadu rosyjskiego w stanie spoczynku. Gdyby zmiana władzy na Kremlu dokonywała się w ramach konstytucji, to jest to niemożliwe po prostu, ponieważ zgodnie z konstytucją następcą Putina jest premier, a w dalszej kolejności szefowie obu izb, parlamentu, Rady Federacji i Dumy Państwowej, czyli Matwijenko i Wołodzi. Wersja z Patruszewem by oznaczała, że dokonał się przewrót polityczny. Patruszew no, jest bliskim współpracownikiem Putina. Jego poglądy polityczne niczym nie różnią się od poglądów szefa i nawet czasami mówiono, że te założenia polityki rosyjskiej, które opierały się na straszaku atomowym i realizowane było, są od 15 lat, to jest doktryna Putina i Patruszewa. Patruszew często publicznie wyrażał pewne elementy tej linii strategicznej. Więc to by oznaczało, że w gruncie rzeczy nie ma zmiany. Ale Patruszew nie jest osobą, która mogłaby dyscyplinować, chyba przypuszczam, osobą, która mogłaby dyscyplinować środowisko służb specjalnych i generalicję, czy korpus oficerski, zwłaszcza sztabu generalnego, no, który jest bardzo niezadowolony z wplątania Rosji w wojnę bez żadnych szans powodzenia. Często w przemówieniach Władimira Putina pojawia się taki, nazwijmy go roboczo, wątek defensywny, to znaczy biedna Rosja została niemal przyparta do muru przez NATO, które posuwało swoje granice cały czas do przodu. To rzeczywiście pobrzmiewa w słowach prezydenta Federacji Rosyjskiej. Może teraz przytoczymy jedną z takich wypowiedzi. Rosja призывала Zachód k czesnemu dialogu, k poisku rozumnych, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Rosja zapobiegawczo odparła agresję, powiedział Władimir Putin w dniu zwycięstwa. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy Rosjanie, mówiąc kolokwialnie, kupują taką retorykę? Czy właśnie z tego bierze się to poparcie, przynajmniej deklaratywne, dla działań Rosji? Obserwujemy te obrazki, symbole Z wśród zwykłych Rosjan noszone na emblematach, na koszulkach. Czy ta narracja powszechnie obowiązuje w Rosji i czy rzeczywiście społeczeństwo popiera to, co serwuje Kreml? Zwykli Rosjanie kupią wszystko, co służy, że tak powiem, reakcji obronnej. Czują się przede wszystkim zagrożeni, widząc niepowodzenia wojenne, że to prędzej czy później się na nich skupi. Wydaje mi się, że ta mowa, która zresztą tak notabene po napaści na Polskę Hitler też mówił, że to była tylko atak uprzedzający polską agresję. To jest typowa retoryka, tylko to przytaczam to porównanie, ażeby zwrócić uwagę, że w przemówieniu
Putina nie było tej energii, tej pasji, którą w Reichstagu przemawiał w 1939 roku Hitler. Więc wydaje mi się, że to przemówienie 9 maja, one by świadczyło, że w tym momencie wzięła górę ta frakcja, która dąży do zawieszenia broni, do jakiegoś przejściowego porozumienia. Przemówienie Putina brzmiało, jak zasertował jeden z rosyjskich komentatorów, jak repetycja mowy obrończej na przyszłym procesie zbrodniarzy wojennych, że Putin ćwiczył właśnie te wszystkie usprawiedliwienia, trenował. Potem go pokazano pod kocykiem, pokazano kadry, jak idzie trochę potykając się, chód ma niepewny, więc wysłano w świat sygnał właśnie Putina zgnębionego, pozbawionego energii, sygnalizując, że Rosja jest gotowa do jakichś ustępstw czy zawieszenia broni. No i proszę, ratujcie, imperium prosi, ratujcie nas, ratujcie twarz Putina. To mniej więcej tego typu sygnał. No nie, trudno mi powiedzieć, na ile to jest inscenizacja piarowska, a na ile rzeczywiście Putin się źle czuje i są jakieś autentyczne problemy z jego zdrowiem. W każdym razie wyszło jako dosyć starannie przemyślana operacja piarowska. Ja potem jednym chórem się odezwały głosy, nie poniżać Rosji, w Polsce walczyć z rusofobią, która się tu rzekomo pleni i tak dalej, i tak dalej. No, czyli ogólnie Rosja jest biedna i trzeba jej pomóc. Co do tych słów adresowanych do Polski, to coraz częściej pojawiają się właśnie takie akcenty w rosyjskich mediach, w rosyjskiej polityce. Wystarczy przywołać słowa Olega Morozowa. Słowa polskich władz zachęcają nas do postawienia Polski na pierwszym miejscu w kolejce do denazyfikacji. To mówi deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej, zresztą członek putinowskiej partii Jedna Rosja. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jak należy traktować tego typu deklaracje? Gniewne pochukiwanie, czy rzeczywiście stoi za tym jakiś daleko zamierzony plan dotyczący ewentualnie dalszej ofensywy, może mgliście zarysowanej, może nierealnej z obecnej perspektywy wizji dalszych poczynań rosyjskiej armii? Jak należy patrzeć na tego typu pogróżki formułowane przez rosyjskich polityków, również przez rosyjskich propagandystów, funkcjonariuszy tamtejszych mediów, bo tam również pojawiają się takie głosy, na przykład Olga Skabiejewa nazwała premiera Rzeczypospolitej Mateusza Morawieckiego aroganckim idiotą. Także takie określenia padają. Co się za tym kryje? No, jeśli jesteśmy w pierwszej kolejce, to można powiedzieć, że chyba będziemy długo czekać. Na Donbasie Rosjanie posuwają się w tempie 10-15 kilometrów w ciągu 2 miesięcy, więc mamy dużo czasu, żeby się przygotować. Wydaje mi się, groźby powtarzane niemalże codziennie nie mają znaczenia. Są elementem propagandowego rytuału i na enuncjację Morozowa czy Skabiejewej w ogóle uwagi nie zwracał. Wydaje mi się, że to nie jest nasz problem. Rosjanie teraz wszystkim grożą bez przerwy na prawo i lewo. Wszystko to nie ma większego sensu, no bo jest takie rosyjskie powiedzenie, że nie wymachuje się pięść kułakami po skończonej bójce. Oni ponieśli porażkę pod Kijowem i Charkowem i niech się, tak powiem, zajmą ratowaniem własnej skóry, a nie grożeniem innych. To bym potraktował jako, tak powiem, miarę i wskaźnik rosyjskiej frustracji. I tutaj postawimy kropkę, to jest dobra puenta naszego spotkania. Pan profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, były ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo, również państwu, dobrego dnia i zapraszam na kolejne spotkanie. Zostańcie z nami.